szansa dla polskiej reprezentacji. Powrót Słowaków bardzo szybki. W środku idzie Piotrek Świerczewski, jest z lewej strony Juszkowiak, szuka go tam poszedł środkiem, nie ma sporowego, szansa na gol. Juszkowiak, gol! 1-0. Ładna kontra polskiej reprezentacji w 20 minucie. Wykorzystanie do końca. No i Andrzej Juszkowiak, jak to czynił z wyjątkiem Rumunii, zdobywa bramkę dla polskiej drużyny. Ważne to było, bo ten początek był nerwowy, nie układało się to najlepiej, łatwo i będzie się grać polskiej reprezentacji po objęciu prowadzenia w tym spotkaniu. Świetne zagranie Świerczewskiego, mówiłem o tym, że on i powtórka tego strzału Juszkowiaka będą próbowali zastąpić Piotra Nowaka i ta dwójkowa akcja przyniosła efekt bramkowy. Jest to 9 gol Andrzeja Juszkowiaka w reprezentacji w 17 występie, a 7 bramka w tych eliminacjach Mistrzostw Europy. Paul Koźmińskiego na polu karnym na Janczuli i oto Słowacy w 31 minucie stają przed szansą wyrównania. Popatrzmy. Faul Koźmińskiego, wyraźny. Z pietyzmem ustawia piłkę Dubowski. A może Woźniak by powtórzył to, co prezentował na Parc des Princes. Dubowskiego, który doprowadza do wyrównania. Bramki po błędach. Widowisko na razie nieszczególne. Łatwa strata. Ładne przejście Jurigi. Dubowski. Ładnie tam na polu karnym. Janczula. A więc Janczula w każdym z ostatnich spotkań eliminacji Mistrzostw Europy dla reprezentacji Słowacji strzela bramkę. Ale widzieli Państwo, nikt nie pilnował Janczuli, nie mogło być mowy o spalonym, poszli nasi. Ani Iwan nie przytrzymał Dubowskiego, ani Łapiński i nikt nie pilnował Janczuli. W 68 minucie 2-1 dla Słowaków. A Słowacy konsekwentnie swoje, mając teraz już ułatwione zadanie. Nie dość, że prowadzą 2-1, to grają z przewagą dwóch zawodników. Przed szansą jest Kinder. Andrzej Woźniak z największym trudem. Jeszcze piłka nie opuściła boiska. Janczula przed pole karne Słowacy. I gol!
nie ma straty. Ten, który wszedł, proszę Państwa, niedawno na boisko, występując w reprezentacji Słowacji po raz drugi, gracz Dukli Bańska Bystrzyca, Marek Uliaki, strzelcem trzeciej bramki. Więc jedyne, co się udaje, to rewanż Słowakom za porażkę z Zabrze. I myślę, że może im się udać w pełni, jak tak grać będą Polacy do końca. Nawet piłki nie potrafimy wybić w tych momentach zagrożenia. Szymon Dubowski. Szymon przed szansą. Woźniak, szansa na czwartą bramkę. 4-1. Osiemdziesiąta trzecia minuta meczu. Rewanż Słowakom w pełni się udał. Jest to po prostu z taką postawą wstyd, jak gra dziś polski zespół. Odarli Polacy siebie i nas z jakichkolwiek złudzeń, bo wynik spotkania w Bukareszcie dla nas nie ma już żadnego znaczenia. Wszystkiego się można było dzisiaj spodziewać, ale nie takiego blamażu polskiej reprezentacji.